I znów mamy około 1,5 minuty przerwy, tak to zaprogramowano w konkursie zawodów, po to chyba tylko, żeby dać czas na wyemitowanie reklam stacjom komercyjnym. Chociaż czasem zdarza się, że w tych komercyjnych stacjach i bez względu na przebieg zawodów pokazuje się reklamy, nie bacząc na to, wczoraj na przykład przywoływana tutaj ze studia stacja komercyjna niemiecka akurat nie pokazała skoku Polaków, bo w tym czasie miała ważniejsze rzeczy, czyli reklamy do wyemitowania. No ale zostawmy to na boku. Czekamy, proszę Państwa, na pierwszą dziesiątkę.